Wędrówki po Bieszczadzkim Worku to podróż śladami świata, który przeminął. Nieistniejące wsie, tajemniczy grób hrabiny i źródła Sanu są idealną propozycją dla wszystkich, którzy szukają miejsc urokliwych i odludnych. Zachwycając się przyrodą, ciszą i dzikością, warto uświadomić sobie, że jeszcze 100 lat temu rejon ten tętnił życiem, a istniejące tutaj wsie rozwijały się bardzo dynamicznie. Zapraszamy na wycieczkę fragmentem pętli bieszczadzkiej do dzikiego, naturalnego i jeszcze niezdeptanego Bieszczadzkiego Worka w gminie Lutowiska, podczas której pokażemy Wam kilka wybranych atrakcji, które możecie zobaczyć podczas jednodniowej wycieczki. Rezerwat Torfowisko Tarnawa obejmuje dwa torfowiska wysokie, oddzielone od siebie potokiem na łąkach nad Górnym Sanem w nieistniejącej wsi Tarnawa Niżna. Mniejsze jest niemal bezdrzewne, a drugie zadrzewione i stanowi jedyne naturalne siedlisko sosny zwyczajnej w tej części Karpat. Ponieważ rezerwat Tarnawa leży na terenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego, po drodze w bazie nad Roztokami należy kupić bilet wstępu. Rezerwat florystyczny utworzono w 1976 roku, ale dopiero niedawno udostępniono go, budując drewniane pomosty nad torfowiskiem. Można tam dojść pieszo z Tarnawy Niżnej, dojechać rowerem lub samochodem. Punktem wyjściowym jest spory parking z miejscami do odpoczynku i tablicami informacyjnymi. Roztacza się z niego bardzo ładny widok na gniazdo tarnicy, czyli grupę najwyższych bieszczadzkich szczytów. Mniejsze z dwóch torfowisk znajduje się na prawo od parkingu. Wejście na nie znajduje się w rogu ogrodzenia. Jest niezadrzewione, a cały czas towarzyszy nam wspaniały widok. Poprowadzona po pomostach ścieżka tworzy niedługą pętlę. Większe torfowisko znajduje się po drugiej stronie parkingu. Ścieżka prowadzi najpierw przez łąkę, a potem po pomostach przez bór bagienny z jednym z nielicznych w Bieszczadach naturalnym stanowiskiem sosny zwyczajnej, z domieszką brzozy i świerka. Wśród licznych gatunków bogatej flory bagiennej osobliwością jest rosiczka okrągłolistna. Rosną tu też borówka bagienna, brusznica, tużyca i wiele innych. Znaczne połacie zajmuje mszar, w którym zgodnie z nazwą dominują mchy. Pokazowa zagroda żubrów znajduje się na terenie leśnictwa Młoczne, przy drodze Stuposiany Tarnawa Niżna. Zajmuje powierzchnię około 7 hektarów i pozwala obserwować zwierzęta w ich naturalnym środowisku. Dla zwiedzających przygotowano tarasy widokowe zapewniające możliwość obserwacji żubrów niezależnie od pogody. Zagroda jest jedną z najpopularniejszych atrakcji turystycznych i w sezonie letnim ogląda ją mnóstwo osób.
Dymiące retorty są wciąż charakterystycznym widokiem Bieszczadów. Aby uchronić od zapomnienia tak ważny element kulturowego dziedzictwa, utworzono w okolicach miejscowości Muczne plenerowe Muzeum Wypału Węgla Drzewnego, gdzie wiernie odzwierciedlono sposób, w jaki przez lata pozyskiwano węgiel drzewny. Leśnicy zbudowali fragment mielerza, pozostawili retortę oraz barak węglarzy. Obok obejrzeć możemy tablicę z opisem procesu i historii wypału węgla. Cerkiew pod wezwaniem świętego Mikołaja wzniesiono w 1906 roku. Prawie pół wieku później w wyniku masowych wysiedleń opustoszała i adaptowano ją na magazyn Ochotniczej Straży Pożarnej. Ocaliło ją przekształcenie w świątynię rzymskokatolicką w 1969 roku. Jest to cerkiew drewniana, trójdzielna o konstrukcji zrębowej, wyposażona w dwie zachrystie. Przedsionek i prezbiterium zwieńczone są niewielkimi wieżyczkami. Obok cerkwi znajduje się cmentarz, na którym zachowało się kilka nagrobków. Cerkiew w Smolniku należy do najstarszych i najpiękniejszych zabytków architektury sakralnej w Bieszczadach. Stoi na wysokim wzniesieniu, górującym wyraźnie nad okolicą. Architektura cerkwi jest unikatem w skali kraju. Jej styl należy zaliczyć do tzw. archaicznego bojkowskiego stylu prostego. Jest to budowla trójdzielna o konstrukcji zrębowej. Środkowa część jest większa od pozostałych, a każdą z nich pokrywa charakterystyczny czterospadowy dach. Otaczają ją chylące się ku ziemi nagrobki niegdysiejszego cmentarza. Z pierwotnego wyposażenia cerkwi niestety nie zachowało się do czasów dzisiejszych nic. W jej wnętrzu możemy za to podziwiać oryginalną polichromię, prawdopodobnie z XVIII wieku. Obecnie cerkiew wpisana jest na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Drewniana cerkiew pod wezwaniem Narodzenia Bogorodzicy jest położona na niewielkim wzgórzu. Została zbudowana w latach 1863-1868 jako świątynia trójdzielna o wyraźnie uwydatnionych poszczególnych częściach, co jest nawiązaniem do budownictwa bojkowskiego. Obok cerkwi znajduje się nietypowa dzwonnica, trzykondygnacyjna, na planie kwadratu, kryta gontem. Grekokatolicka cerkiew świętego Michała Archanioła w Bystrem to piękna drewniana świątynia z 1902 roku. Budowla osadzona na podmurówce z kamienia łamanego orientowana jest ku wschodowi, trójdzielna o konstrukcji zrębowej. Zaliczana jest do tzw. narodowego stylu ukraińskiego, który nawiązuje do cerkwi huculskich. Cerkiew nie pełni funkcji sakralnych po tym, jak w połowie XX wieku została opuszczona. Zachowała się do dnia dzisiejszego w dużej mierze dzięki Bieszczadzkiemu Oddziałowi Towarzystwa Opieki nad Zabytkami. Przy cerkwi znajduje się zabytkowy, bojkowski cmentarz z XIX wieku z 13 zachowanymi nagrobkami. Jadąc dużą obwodnicą bieszczadzką, w okolicach zjazdu na lutowiska znajduje się parking. Tu obowiązkowo należy się zatrzymać, ponieważ z tego miejsca przy dobrej widoczności rozpościera się rozległy widok na Bieszczady Wysokie, leżące po stronie polskiej oraz ukraińskiej. Bieszczady uważane za najbardziej dzikie i naturalne tereny górskie w Polsce od lat przyciąga swym urokiem, bogactwem fauny i flory, mozaiką kultur i religii.
Wszystko to tworzy oszałamiające bieszczadzkie piękno. W czasach PRL w Bieszczadzkim Worku był ośrodek polowań dostępny tylko dla rządowych prominentów. Dlatego nie ma tu bogatej bazy turystycznej. Aby go zobaczyć, warto zatrzymać się w jednej z miejscowości przy Wielkiej Pętli Bieszczadzkiej i zwiedzać, korzystając z samochodu lub roweru. Jeśli spodobał Wam się nasz film, pamiętajcie o łapce w górę. Piszcie w komentarzach o innych atrakcyjnych miejscach, które według Was warto zobaczyć. Zapraszamy także do subskrypcji naszego kanału, żeby nie przegapić filmów o innych atrakcyjnych miejscach w Polsce.